Tak, hejka, znowu z tej strony Emi, czyli Mszurza teraz. To będzie odcinek bonusowy do odcinka tamtego, co tam nie wybrałem tej opcji. Dobra, będzie opcja tamta, dobra, teraz dalej. Tak, mapa, Jezu, nie mapa. Co to, mapa. Najpierw mapa, zaraz podpisik. Dalej. Dziękuję. Masz tu arena za fatygę. Zaraz, podpisik jeszcze. Halo, halo. Halo, halo, ja chcę podpisik twój kolejny raz. Chodź tu. No, podpisik. Jeszcze. Proszę to podpisać. Co to jest? Wkładając swój podpis, potwierdzisz odbiór mapy. Mapy? Jakiej mapy? Dostałeś. Tej, którą przed chwileczką ode mnie dostałeś. Ale ściemniasz. Dobra. Podpisz to, albo cię zabiję. Niby jak. Złym spojrzeniem, uszczypliwymi uwagami, krzykiem i wrzaskiem. Namówię przyjaciół z markuriańskiej mafii, żeby złożyli ci wizytę. Z markuriańskiej co? Proszę, podpisz to, dobrze? Przykro mi, ale w ten sposób człowiek pozbywa się cząstki samego siebie, a to przynosi pecha. Podpis ma niezwykłą moc, to część duszy. A nie mam zamiaru wyrzekać się swojej duszy. Tak, oczywiście to jest kolejny odcinek najdłuższej podróży. 40. Dobra, macie swoją kwestię. O, podpisz. Że podpisanie się na skrawku papieru będzie złe dla twojej duszy. Pochodzę z GM, a dla tamtejszych ludzi sprawy ducha są bardzo ważne. Nasze dusze pozostają w równowadze z ciałami, a wielki Mojal nauczył nas, byśmy nie próbowali zachwiać tej równowagi. Podpisując się, oddaję część samego siebie, zakłócając w ten sposób wewnętrzną równowagę. A to bardzo wkurza Mojala. Właśnie dlatego tak się uparłeś, żeby mi utrudniać życie? Ej, miej pretensje do religii. Nie umiesz pisać, prawda? Co proszę? To o to chodzi. Po prostu nie umiesz pisać. No i co z tego? To co, że nie umiem pisać? Co z tego, że urodziłem się na morzu i od tego czasu nie spędziłem na lądzie więcej niż miesiąc? Nadżala, i tak nie podpiszę tej przeklętej listy. Wystarczy, że postawisz krzyżyk przy swoim imieniu. Nie można oszukiwać wielkiego Mojala. Mojal nie da się na to nabrać. To nie żadne oszustwo. Prawnie wszystko będzie w porządku. Powiedziałem nie. Czy jest coś, co mogę zrobić, żebyś w końcu podpisał moją listę? Nie. Choć... tak, ale... nie. Naprawdę mi na tym zależy. Bardzo, bardzo potrzebuję twojego podpisu. No cóż, zawsze pozostaje muzyka. O, poflecik szybko. A co ma muzyka do podpisu? Nic, ale potrafi odwrócić uwagę Moja. O czym ty mówisz? Czego potrzebujesz, żeby odwrócić uwagę tego Mojal? Nie podpiszę, jeżeli będę wiedział, że Mojal mnie obserwuje. Muzyka potrafi odwrócić jego uwagę, więc będę mógł się podpisać. Dobra, już. A czy to by nie znaczyło, że uwaga Mojal zawsze jest odwrócona? Przecież w każdym momencie gdzieś na świecie ktoś gra. Mojal ma wystarczająco dużo oczu i uszu, a zejście z jego ścieżki mogłoby sprowadzić na nas jego gniew. No cóż. Bardzo mało wiem o tym Mojalu, ale na poważnie, może powinieneś poszukać jakiejś innej religii? Bluźnisz. A poza tym, dzięki temu muszę chodzić do świątyni tylko raz na 2 lata. A w dodatku składki członkowskie nie są zbyt wysokie. Więc jeśli zagram ci jakąś muzykę, to dostanę swój podpis? Zgodę. Na tyle mogę się zgodzić. Jeszcze tu wrócę. Dobra. Ani przez chwilę w to nie wątpiłem. Dobra, lecimy potem fleta szybko czarodziejskiego. Jezus, gdzie to było? No.
Kurde, nie chcę tej opowieści. Cholera. Wyjść. To źle poszłam. Ten gościu sprzedaje instrumenty muzyczne. Większości z nich nie potrafię rozpoznać, ale ma tam jakiś bęben, coś przypominającego gitary.